Siemaneczko, witam was już w 19 odcinku z Seiza Game w Gothic 2 Dark Saga. No i w tym odcinku zostało mi już niewiele questów do wykonania. Mam tutaj, póki co zajmuję się zadaniem szacunek orków. No i do Finta muszę wrócić za parę godzin, więc tutaj mam dwie opcje. Albo po prostu pójść się przekimać na drugi poziom kopalni, albo po prostu pójść do sztolni i ją za ten czas oczyścić i tam właśnie spróbować wykonać zadanko, tam właśnie wiadomość dla paladynów. A więc nie wiem, póki co chyba skoczę jednak do tej sztolni, tam oczyszczę ją z pełzaczy, no i zobaczymy, jak tam mi pójdzie z nimi. Już myślę, że powinienem dać sobie radę. Pakaj. Zatrzymaj się, Morra. Ja znać, co ty pokazał sobie. Ja wiedzieć, że okazałeś się dobrym wojownikiem i dość zrobiłeś do kopania. Będę miał dla ciebie ważniejsze zadania niż zdobywać ludniami, a wreszcie najemnikiem i ty będziesz wykonywał moje rozkazy. Okej. Musisz przekazać rudę Uszakowi i wrócić do mnie. Rozdział drugi, wyspa Negromanty. Już? Tak szybko? Fajny właśnie screen z rozdziału drugiego. Ale ogólnie jestem zaskoczony tym, że już awansowałem? Najemnik orków. Jak fajnie. Jupi. No, całkiem nieźle. Wykonałem zadania. Popsute oczywiście żadnego zadania. Szacunek orków, ale i tak trzeba zrobić jeszcze. Tutaj mam chyba do zrobienia wiadomość dla paladynów i szacunek orków tylko na tym poziomie, a więc... a więc no, wiadomo, będę chciał te zadanka wykonać i dopiero później udać się no, na wyższy poziom kopalni. A tutaj jest pełzacz. No to chodź. Się zmierzymy. Ups. Ale się zwiesił. No, serio jest. Się zbugował. Wejdę do niego po prostu. I to będzie chyba najlepsza opcja. Jest. Zabiłem. Kurde! Tutaj już następny jest. Zrobiłutką. Nie byłem przygotowany na następnego pełzacza, ale skoro się już pojawił, no to wiadomo. Trzeba go po prostu zabić. No chodź, pojeszywa bestia. Najlepiej do ściany jakoś przygwoździć tego pełzacza i wtedy no bić go na boki. Kurde, jeszcze mi się klawiatura zacięła. Co za gówno. Ale kolejny poziom jest. Tam niczego nie. Elegancko. I jest naprawdę fajnie. Niczego wziąć. Tylko lipa, że straciłem troszkę HP. Trzeba będzie się przykimać, żeby się uzdrowić. Tutaj mam jeszcze jednego pełzacza do rozwalenia, a więc... No, zobaczymy. Raz, dwa, myślę, że go pokonam. A później, no, spróbuję wykonać tamto zadanko. No co jest? Dawaj, Alastair. Prawo, lewo. Myślę, że na spokojnie powinniśmy go rozwalić. Okej, oczywiście wszystko pozbiłem. A tutaj mamy przełącznik, który się nawet nie podświetla. Ale jest dźwignia ukryta. I pojawiło mi się tam przejście. A tutaj natomiast mam kilka grzybków do pozbierania. Mięso kopacza, czynny grzyb i co? Chyba to wszystko. Teraz tutaj mamy drogę do wyjścia. Ale niestety... kopalnia się zawaliła.
Cholera, przejście jest zawalone i co teraz robić? Teraz na pewno muszę wrócić do Deraxa i zobaczyć, jak to się dalej potoczy. W każdym razie... jeszcze tutaj bym chciał się jakoś dostać, ale tutaj chyba nie ma żadnej dźwigni ani nic po prostu. I... no nie wiem, jak tam się dostać, a więc... póki co na pewno tam się nie dostanę, chyba że to uruchamia, ale to nie. To jest zblokowane, w takim wypadku już chyba mogę po prostu stąd wyjść i... no, i po prostu pójść pogadać z Fintem, jak już do mnie będzie chciał zagadać w ogóle. Minęło na pewno kilka godzin. Nie no, w sumie minęły 2 godzinki. A więc fajnie, fajnie. A, do Deraxa miałem się udać. No to w takim wypadku... szybciutko do Deraxa. A, Derax będzie się tutaj znajdował. A ten co do mnie tak powiedział? Вот это был бой. Я считал, что победить... To była walka. Uuu, ukraść paję białek rudy. No, 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 to jest kusząca propozycja. W takim wypadku... szybki sejwik. Привет, бегли. Jest! Udało mi się go okroić z byłki rudy. Bo jest niewolnik Deax. Ej! Почему ты вернулся? Я не... проход завалило. Что? Придется обойти. Ладно, Ластер. Окей. Я пока буду готовиться к восстанию. Может, тебе удастся как-нибудь выбраться? Masz jakiś plan, jak się stąd wydostać? Zapiew się oddziału elków na wyspie, dobra. O! Przecież już jestem niewolnikiem, znaczy najemnikiem. A więc jest dobrze, naprawdę jest dobrze, najemnik elków. No i co? Zostało mi tutaj wiadomość do paladynów, szacunek orków. Jeszcze by trzeba było poinformować tego mojego znajomka, który właśnie siedzi ze mną w kopalni, że po prostu udaje się na wyższy poziom. Może za to dostanę doświadczenie jakieś albo coś. Oczywiście później jakoś go będzie trzeba, będzie mu pomóc stąd się wydostać. Na górze on go tutaj raczej nie ma. No chyba z tego co pamiętam jest tutaj w tym, w tej części kopalni, a więc zaraz go po prostu poszukam. No i z nim pogadam. Tylko teraz gdzie on może być? Tutaj go na pewno nie ma. Tam chyba pracuje Dick, chociaż... nie, no Dick. Dick pracuje, okej. Okay. Więc... a więc tutaj. O, fast. No spoko. Zawsze to coś... przedmiot do przodu. Fint. Fint jeszcze do mnie nie zagaduje. Może tam na dole po prostu. Nie, na dole go nie ma. Kurde. Gdzie może być ten mój... kurde... no ten, jak on nazywał się? Chyba na M jakoś. Ale nie pamiętam, jak dokładnie się gościu nazywał. Wiecie co? Trzeba będzie spróbować wejść po prostu. Po drabinie i może tutaj go jakoś znajdę. Nie ma go. Telekinezem go jakoś namierzę. Niewolnik, Giuliano. Niewolnik. O, jest tam.
Jest tam, widzę go już, okej. Telekineza też się okazała przydatna całkiem, bo... Dzięki telekinezie właśnie go znalazłem. O! Gdzie cię nosi? У меня уже все готово. Что готово, теперь? Теперь ты возьмешь эти 5 бутылок, ты раздашь раз, и только попробуй мне сказать что-нибудь против. Я тебя отделаю так. Ладно, ладно. Только не вздумай раздавать пойло, раз. Отдавай напиток самым тихим и не за... Окей. Okay. 5 штук. Треба записать. Обовязково. Эй, ты! Это есть один. Возьми этот напиток. Уша. О! Dobra, jest jedna. Jeszcze jest 4 niewolników, którym mam to po prostu dać. A więc... no będę musiał jakoś szukać. W takim wypadku. A tutaj jak ja mam skoczyć, to ja nie wiem. O, jest. Kurde, chyba to jest jedyny pomysł. Jaki mi przychodzi do głowy, żeby tam skoczyć, jak żeby tutaj wejść. O. Okej, okay, i... Dobra. Jeszcze tylko 4. 4 gości. Ja słyszał, że wisp z robami хорош... Da, to... I ja powiódł na ten... No nic. Ja... Nie to? Da, ty... Nie masz paru bejówek? Ty nie mógł... What? Окей, не можешь поиграть. Ты не мог... Извини, Алластер, но если я пон... Да, конечно. Не уверен, что ты не стало. Поверь. Неужели приплыли паладины и... Хм, не совсем. Я разговаривал с Покаром, начальником орков. О. Он решил, что... А это значит, что... Ты прав, друг. Теперь наши шансы... Ну, я добра. Уверен, что теперь-то меня ничего... Да, конечно. А что тебе... Как ты мог так? Мне надо тут хорошо осмотреться, добыть нормально. Потерпи еще немного, я постараюсь... Да, удачи тебе! Спасибо, друг. Ты, ты! Ты угневолник. Это! Это! Окей, еще мам 3 знаешь. Будем, будем кто венчить. Там есть 1. Tam jest drugi, a gdzie jest trzeci? To na górze, widzę. Cholecia, jakbym zginął. Przez całkowity przypadek. Ale by była lipa. Totalna, dobra. Trucizna, gdzie jest ta trucizna? Gdzie ja ją mogę tutaj... dostrzec? Tutaj. Jeszcze 3. W takim wypadku jeszcze 3 niewolników. Trzeba... do 3 niewolników trzeba zagadać. No i będzie spoko. Ej, ty! Właściwie to tylko jednego. Bo tutaj już załatwiony. I o, teraz tutaj też będzie załatwione. Elegancko, wiecie co? Chyba z 12 poziom mi się udaje jakoś. Myślę, że zdobyć, zanim właśnie wyjdę z kopalni, bo jeszcze na drugim poziomie jest, z tego co pamiętam, kilka questików, a więc... A więc, no... Jeszcze będzie na pewno troszeczkę doświadczenia do zdobycia. Jest, idzie niewolnik. No chodź, chodź. Подожди минутку. Это... Какой раз... Я успел вам. И что я туда имам? Już wszystko я сдал. Таким выпадком... Иду до финта. А тен что? Вбегу под деске. Что то ма быть? Wygląda to dziwnie. Ej! Rozdałem ty ci zdało. Отлично! Skoro w szachcie будет nie пройти, nie nas... Очень wie. Ja тоже времени не терял. А то убил атаку на Марка. Вот была потеха. Марк еле ноги. Теперь я пойду к Иштару и скажу о новой напасти. И помню, как мы ее с тобой победим. Алластер, а ты тем временем займись Тароком. А что ты придумал? С
Тарок — первый помощник Ушака. И думаю, он давно метит на... Поэтому ты должен сходить к нему и сказать, насколько я понял... И что это? А вот что. Я тем временем пойду к... В таким випадку... Tutaj coś z tym zrobię. Natomiast Marek, co robi Marek? Tutaj siedzi chyba, odpoczywa. Nie, nie odpoczywa w zupełności. Zapiszę i zagadam do typa. Zobaczymy, co tutaj będzie zagadka. To ty właśnie winowałeś! To wszystko, twoja wina! Podeżdżaj minutku! Пираты совсем разленится. Это что? Еще экспо. Давай туда и все, что маешь, что мне сейчас может придать. А, ну просто выкорюстаем ситуацию, в которой нечего взять. Гостю туда уж ничего не имел, а więc. Моя голова. Не имел ХП. A więc postanowiłem go tutaj ubić trochę. Zostawmy go w spokoju, Deandre. Kurde, to jednak trzeba go będzie zostawić w spokoju. Это ты... Dobra. Olać cię. I teraz idę wykonać już chyba ostatni etap w tej misji. A więc, no. Chwila, wiadomość dla paladynów. Bunt. Tutaj ma być bunt? W takim wypadku, no. To będzie słabo raczej. Jak tutaj wybuchnie bunt. Dopiero co awansowałem na najemników, a tutaj już jakiś bunt. Gdzie jest ten Tarok? Chyba tam, o. Coś mi się wydaje właśnie, że on pilnuje jakieś bramy. Prawie jak Torius normalnie. Torius w Gotiku w każdej części pilnował jakieś bramy. Czy to właśnie w Gotiku jedynce. Tarok jest tutaj. W samym obozie, czy też w Gotiku dwójce tam Nocy Kryłka na przykład właśnie pilnował bramy do kryłka. Czemu jesteś taki ty czemu? Tarok chcieć być głową. U mnie... Ja podsłuchał. Skazał, że już... Mora. A, on i sam Uszak idzie. Etawa nie bywać. Tarok ubić Uszaka. O kurde. Wyciągnął topły i leci na niego. Co to jest? Wspina się. O cholecia. Dziwna sytuacja. Tam niczego nie. Morra, надо говорить с Покаром. Я бы на его место не делал из тебя наемник, а наоборот, выкидывать, чтобы тебя сожрали ползуны. Ты смеешь сомневаться? У Мора слишком длинные. Да, не буду больше тебе мешать. Осталось только одно дело. Возьми руду. Хорошо. А ты я забираю сейчас там. Нет, меня помнишь? Подожди минутку. Конец. А, тенс, чекавец, что тен ойк мам до поведения. Lepiej chyba było go zostawić w spokoju, ale w sumie z czystej ciekawości. Podeżdżaj minutku. Zagadam. No jak? Tarok pobieżdżon. I co ty teraz? Tarok będzie mnog. Aha, okej. Będzie dużo trenował. O cholecia. Zgrzewiks. Wiecie co, ja się jeszcze tutaj udam. No po prostu... pewne miejsce, chcę zobaczyć, czy już się pomodliłem do Inosa. Bo jak się nie pomodliłem, to wiecie, wtedy na spokojnie tutaj coś zrobię. Nie, pomodliłem się już. Zadajmo.
kaski nie chcę oddawać, bo złoto mi się na pewno też przyda. No to teraz szybkim krokiem do Finta z powrotem. Najemnik orków. Derek zaczął przygotowywać bunt, ale to zajmie wiele dni. Okej. W takim wypadku już tutaj cisnę do Tajołka. Znaczy nie do Tajołka, tylko co ja pitole. Tylko właśnie do Finta. I go zaraz zapytam, jak tutaj się miewa sytuacja z tym wszystkim. Czy już to jest wszystko opanowane, czy jeszcze ja coś tutaj będę musiał z tym zrobić. Okej. Okay. Ja już... Co to było? Lecą po prostu na ziemię niewolnicy. O kurde. Wyglądało to dziwnie. Я слышал, ты стал наемником. Да, ты прав. Наоборот. Теперь с такими возможностями. Нет, из... Что есть? Co jest tutaj, bo ja nie wiem. Niewolnik orków. Popsute, nie ma nic. Chwila. Szacunek orków. Teraz, gdy zostałem najemnikiem orków, nie ma sensu, abym dalej pomagał Fintorowi. Jak, ale już mu pomogłem do końca. Kurde. A nagroda jakaś? Wszystko mnie ominęło tylko z tego powodu, że zostałem najemnikiem orków. Ale wiecie co? Mam jeszcze jeden zapis. Dokładnie tutaj. I chyba wczytam i po prostu spróbuję to zrobić nieco inaczej, a więc zrobię to samo, tylko że nie pogadam najpierw z tym gościem, z tym pójdę z Pakajem, nie pogadam, tylko właśnie od razu pójdę tam oczyścić sztolnię, tutaj to, tamto, no i zobaczymy, jak wtedy przebiegnie rozmowa, a więc do usłyszenia zaraz, za moment. Okej, okay, wiecie co, chyba raczej po prostu, no nie będę robił tego ponownie, ponieważ raczej się nie opłaca. I tak jest zadanko wykonane, a nawet jakbym za to dostał kilka byłek rudy, to i tak byłki rudy mi się i tak raczej tutaj już nie przydadzą, gdyż właśnie i tak za niedługo będę wychodził z kopalni. A więc teraz myślę, że warto skoczyć na ten górny poziom i zobaczyć, co tam się dzieje ogólnie. Mamy pogadać z tym Pakajem, a więc może mi zlecić coś ciekawego. Mam nadzieję właśnie, bo na pewno, no bo tutaj już raczej niewiele i tak mi zostało w tej kopalni. Mam tutaj 4 questy, z tego ani jednego raczej tutaj właśnie w tej kopalni już nie mogę wykonać. A więc trzeba iść do przodu i właśnie zaraz zobaczymy. Może jednak tutaj coś jeszcze do przodu pójdzie i po prostu... no nie wiem. Jakieś zadanko otrzymamy albo coś. Różnie to bywa. Nadzorca to nie. Mnie nigdy nie odkryjcie tak bez nużnego klucza. Ta skrzyneczka wymaga... no wymaga klucza. Klucz to ja nie mam... No kompletnie nie mam pojęcia, gdzie można znaleźć. Latam tutaj z telekinezą i do tej pory nie widziałem klucza, więc naprawdę słabo. Ja by chciał... Moja dużo mówić i mało pracować. No cóż, w takim wypadku nie będę mu przeszkadzał już.
Cześć, Pat. Привет, брат. Наемник? Ciekawe. Да, каждый в этой шахте крутится как может, чтобы... Okej, okay, naucz mnie... no niestety... Weź mnie jakieś nauczyć podstawowej broni. Chwila. Magiczna bryłka. O, czemu nie? Jak zadaję mola, można zgarnąć, to oczywiście biorę. No i chyba... Chwilka. Skalad. No to z Kaladem jeszcze pogadam. Nie ma oka. Co ty zdejś? Widać, się wiele przeżył. Gościu. Właściwie orek. Tutaj też jest skrzyneczka, ale też chyba potrzebny jest do niej klucz. Mnie nigdy tak nie odkryjcie tak bez nużnego klucza. A co do klucza, to kompletnie nie mam pojęcia, gdzie go można zdobyć. A więc jest naprawdę słabo. Kurde. A jak, ten gościu raczej też mi nic nie powie. W takim wypadku tutaj trochę pochodzę, może coś znajdę ciekawego. Mogę iść tu i mogę iść tam. Najpierw mogę, może skoczę tutaj. Albo nie, bo w sumie i tak mam do tego prawa się zgłosić, więc pójdę najpierw tutaj. Ten prad będzie na samej górze kopalni. Nie wiem, czy tędy można tam dojść. Nie, chyba tędy raczej tam nie dojdę. Trzeba się więc wybrać na górę. Strażnik kuśnik. Okej, okej. Ale ja tutaj cisnę do tego pakaja. On chyba jest, z tego co pamiętam, na samej górze, a więc jednak trochę muszę się powspinać i pomęczyć, jak chcę go po prostu odnaleźć. Tutaj z tego co widzę, no właściwie to tutaj nic nie widzę. Czego tu chcieć? Okej, okej. Pakaję. Jestem. Można pochodzić, chorosz? Dobrze. Ja Pakar, główny w tej szachcie. Teraz ty będziesz spalić. Dzierżę tę odzieżdżę. Trzymaj ten pancerz. Co ja должен? U mnie jest dla... Mam do ciebie pajęc. Dla начала, Morra schodzić karaszaku na skład. Хорошо. I jeszcze, Morra, nie думай. Jeśli ty osłyszysz, u naszych szuma... Trzeba uważać. Ja понял. Teraz idź, Morra. Teraz idź, moja. Chciałbym się czegoś dowiedzieć. Piraty w poslednim... No nie wiem, nie wiem. Jest słabo. Jest naprawdę słabo. Pójdę tutaj na samą górę, może tutaj coś znajdę ciekawego na górze. Kurde, tylko muszę... A, na pewno można tam skoczyć. Z telekinezą może dlatego. Nie no, ja tam chcę luknąć, czy tam czegoś przypadkiem nie ma. A nie, to jest tylko taki domek bez dachu, a więc niepotrzebnie tam nawet się starają wejść. Bo i tak tam raczej nic nie znajdę. Ale tylko taki ogólny chciałem zwiat zrobić po kopalni. Ten orek, nie wiem co on robi, ale... się gibię troszkę. A więc może jeszcze tutaj na górę pójdę. Jak na górze nic nie znajdę kompletnie, no to po prostu stąd pójdę. Dobra, tutaj jest jakiś orek, a więc tutaj na pewno, no wyjść już jeszcze nie mogę na pewno, a więc trzeba się zająć questami, jakie tutaj mam do wykonania. Póki co mam tam skoczyć do jakiegoś gościa. Dostałem fajną zbroję. A więc myślę, że ochrona będzie na pewno większa. Kurde, ale przez... No, przy okazji szukam tych kluczy potrzebnych do skrzynek. Ale nic tu nie ma. Całkowicie nic tu nie ma. Kompletnie nie mam, nie wiem gdzie szukać.
I wiecie co, chyba już będę kończył ten odcinek. Taki tylko ogólny chciałem właśnie odcineczek zrobić. Chwilka, tam coś było. Ja tam coś widziałem. A, roślinka lecznicza, okej. Strażnik kuśnik, to już nie. Więc chyba wszystko. Już się tutaj nic nie podświetla, tutaj... jakiś niewolnik, niewolnik. Gregory. A więc z tym gostkiem będę musiał chyba pogadać. Trzeba najpierw zapisać, a więc robię save'a. I jeszcze obczaję może... Dobra, już będę kończył odcinek, a więc dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w prawdopodobnie ostatnim odcinku w kopalni, a więc na razie.